startujemy z najlepszym składem, jaki mamy w danej chwili i tak do tego podchodzimy. Bardzo zero-jedynkowo. Potrenowaliście właśnie Karna, bo dużo tych pucharowych rozgrywek na początku sezonu się kroi i być może tak będzie się kończyć. No, dokładnie. My do tego bardzo dobrze, bardzo dla nas to jest ważne, bardzo dobrze, bardzo mocno do tego się przygotowujemy, bardzo poważnie do tego podchodzimy. Trenowaliśmy w takiej innej formule niż to było wcześniej, gdzie z naszym swoim psychologiem różne takie elementy próbowaliśmy, potęgując na treningach już tę presję i chcemy tak ograniczyć przypadek do minimum. Myślę, że wygraliśmy tym z Wisłą Kraków. Pamiętamy ten pierwszy mecz, jak ważne było przygotowanie i taka koncentracja na tym, co jest do zrobienia. Teraz też prowokowaliśmy różne sytuacje i graliśmy takimi seriami, że drużyna wygrywała, która pierwsza zakończy serię taką 5 pod rząd do wygranych karnych. Także no, przygotowujemy się na każdy możliwy sposób i pod to również się przygotowujemy i chcemy zapanować nad tą loterią, jaką są rzuty karne i wyłonić też tych najmocniejszych psychicznie strzelających i mających oczywiście największe umiejętności i predyspozycje do tego, żeby wykonywać rzuty karne. Ale no zobaczymy, jak będzie. Chcielibyśmy tego uniknąć, ale to jest część tej gry. A czy przygotowujecie się pod Piasta konkretnego? Bo chyba trudno zgadnąć, jak zagra Piast. Nie. Piast myślę, że może dokona kilku korekt, ale myślę, że to nie będą wielkie korekty, bo też chyba żadna polska drużyna, no może z wyjątkami Legii, nie może sobie pozwolić na taką bardzo mocną, szeroką kadrę. My też, powiedzmy, mamy w tej chwili dużo młodzieży, szeroką kadrę, ale też nie mamy takiej szerokiej kadry przygotowanej na to, żeby grać całe mecze w dwóch składach. A proszę powiedzieć, jak w Superpucharze jest ten przepis też o młodzieżowcu? Nie ma przepisu o młodzieżowcu, może być 5 zmian. Także nie ma dogrywki karne. Nie ma dogrywki, są rzuty karne, także... Że... A trener jak zagra już pod kątem ligi z młodzieżowcem? Czy... Nie chcę tutaj zdradzać, ale myślę, że u nas dwóch młodzieżowców może grać w pierwszym składzie, tak można powiedzieć, bez żadnego problemu. Także nam ten przepis w ogóle na nas nie działa, że tak powiem, bo to promujemy. W tej chwili mamy w kadrze 13 młodzieżowców, chłopców urodzonych 9-8 i młodszych. Także że takie zaplecze budujemy cały czas bezpośrednio. I też nie zajmujemy miejsca średnimi zawodnikami, tylko są to młodzi, których przygotowujemy, a jak będzie nas, mówiąc kolokwialnie, stać na to, żeby ściągnąć jakiegoś zawodnika, który bezpośrednio wpłynie na poziom pierwszej drużyny, pierwszego składu, na pozycję numer 1 na danej pozycji, to poczynimy. Także cieszę się nawet z pozyskania tej takiego sponsora, bo też zdajemy sobie sprawę, że każdy zawodnik i również ja jako trener, skąd się te pieniądze biorą i że na nie trzeba zapracować. Także cieszymy się, że przyłożyliśmy też cegiełkę do tego, żeby kolejne firmy czy kolejna firma, znana marka się nami zainteresowała i żebyśmy, można powiedzieć, na swoje utrzymanie mocno zapracowali. Ktoś jest wykluczony z gry na pewno, czy wszyscy? Nie, oprócz Kuby Araka, no to wszyscy... wiemy, że Rafał Wolski będzie gdzieś tam pojawiał się, wchodził i różnie może gdzieś tam pojawiać się w 18, znikać, może wchodzić, grać, ale tutaj musimy być bardzo ostrożni. Czy po bramkarzu poznamy, kto będzie bronił w lidze? Przekonamy się, myślę, że w najbliższym czasie mamy ten komfort, że myślę, mamy dwóch równorzędnych bramkarzy. Parafrazując mojego trenera z młodości, kiedyś na odprawie powiedział, mamy dwóch równorzędnych bramkarzy, obydwaj słabi. U nas akurat są obydwaj mocni, także... Właśnie, jak z kapitanem, czy kapitan, był wybór nowy, czy trener wskazał? Ja jestem trzech zawodników, można powiedzieć. Nie chcemy, żeby... Ja staram się unikać tej sytuacji i rozmawialiśmy o tym z bramkarzami, żeby bramkarz nie był kapitanem, żeby jednak ten kontakt z sędzią miał zawodnik z pola. I ktoś z trójki, póki co Flavio, Łukasik, Nalepa, ktoś z tej trójki będzie kapitan. Pan już o sprowadzeniu jakiegoś zawodnika, wspomina pan o napastniku. Na kapitana? Od razu na kapitana. Do gry.
Nie, no tak cały czas się rozglądamy i mówię, jak będą wartościowi zawodnicy, a jest kilku, powiedzmy, gdzieś tam na oku. Wiemy, że pozyskanie teraz zawodnika, no to będzie się wiązało też z takim miesięcznym przynajmniej przygotowaniem, bo trudno znaleźć zawodnika w tej chwili. Także no nie liczymy na cuda, myślimy o przyszłości, ale też chcemy zrobić takie nasze planowane transfery, jakie mamy i sukcesywnie wzmacniać tę drużynę i zachowując proporcje zawodników starszych, młodszych, ale również Polaków i zawodników zagranicznych, bo no myślę, że to jest ważne i ta budowa trochę potrwa, ta selekcja się praktycznie nie kończy, cały czas jest, bo zawsze trzeba w każdym okienku dwóch, trzech zawodników dla takiego odświeżenia, choćby szatni rywalizacji jeszcze większej. I tak to wygląda. Na Romario jeszcze czekacie, tak? On ma 15 się pojawi, czy już? Tak, powinien być teoretycznie od 15 z nami, także no to też pewnie zawodnik, którego musimy tak na swój sposób przygotować do grania. Jak będzie wtedy, no będę mógł tam szerzej coś powiedzieć, bo wiemy, że tutaj no różne historie były z nim. Nie chcę roztrząsać z czyjej to winy, bo nie znam naprawdę dokładnie tematu, ale jest naszym zawodnikiem, on wie, jest w kontakcie z dyrektorem i tutaj nie ma jak gdyby żadnej sensacji w jego powrocie. Ja chciałem jeszcze o wczorajszy mecz z Kopenhagi zapytać, czy tam byliście, czy już macie to zeznanie, jak trener by skomentował ten... Tak, trener Smolarów dosiada się do nas w Warszawie, bo z Kopenhagi przyleciał dzisiaj. Mamy swoje spostrzeżenia i ten wynik może być trochę mylący, bo drużyna z Finlandii bardzo dobrze się prezentowała, ale widać, że Brøndby to jest solidna marka. Ale na pewno nas nie przestraszyli, bo już szukamy sposobu na to, żeby ten dwumecz dobrze rozegrać. Także z dużym szacunkiem, ale bez bojaźni, myślę, przystąpimy. Jednak Brøndby nie przewiduje to trenera co tydzień. No powiem szczerze, że naprawdę to takie cuda się ciężko, żeby się zdarzały. Musiałoby tutaj być, no w naszej opinii, no ciężko będzie drużynie Interturku tutaj. I raczej no tutaj tak na 90% no trzeba realnie powiedzieć, że wygląda na to, że to Brøndby będzie tym naszym rywalem. A Piast takie wrażenie sprawił? Bardzo dobre i pokazał, że tutaj trzeba naprawdę wznieść się na wyżyny, żeby wygrać z Piastem, podobnie jak i Krakowia. Także myślę, że ta liga będzie w ten poziom się podnosi, ale chyba o to chodzi, bo jeśli... Podnosi czy wyrównuje? Podnosi. Myślę, że podnosi i wyrównuje szczególnie tych drużyn w czołówce tabeli. I myślę, że ten dobry poziom przyniesie nam owoce w Europie. Nie mówię już, czy to będzie w tym sezonie, czy w następnym, ale już te drużyny pokazują i też również chcemy pokazać, że potrafimy z takimi drużynami nawiązać równorzędną walkę i zacząć liczyć się w Europie, bo myślę, że polska liga na to zasługuje. Tylko tej trzeciej polskiej drużynie ani słowa, nie? Bo to... Ja myślę, że o trzeciej, w sensie Legii. Ja myślę, że tutaj nie dramatyzowałbym, bo liczy się dwumecz. I myślę, że Legia spokojnie kilkubramkową przewagę sobie zdobędzie w kolejnym meczu i tutaj ja bym tutaj nie patrzył krytycznie na Legię, bo to też są różne warunki. Nie chcę być adwokatem diabła, ale sztuczna murawa. Nie. No, poczekajmy, no liczy się dwumecz, także spokojnie. Za chwilę Legia wygra 5-0 i nikt o tym nie będzie pamiętał. No, myślę, że to jest również czołówka naszej ligi. Czy mógł pan jeszcze nawiązać do meczu z Piastem Batę Borysow i jakie spojrzenie ma pan po tym? Na pewno Piast pokazał się z bardzo dobrej strony, pokazał dobrą organizację, dobre przygotowanie motoryczne i swobodę taką w graniu. Także na pewno tutaj trzeba wznieść się na wyżyny, żeby wygrać z Piastem, żeby im dorównać, bo to jest bardzo stabilna i dobra drużyna, ale myślę, że nie mamy tutaj kompleksów i mamy coś do udowodnienia po tym ostatnim sezonie, gdzie, tak mówię oczywiście o takiej sportowej trochę złości, gdzie przez 20 kolejek prowadziliśmy i ten Piast odjechał nam trochę w końcówce. Trochę zabrakło nam, można powiedzieć, amunicji i chcemy teraz trochę odegrać się i zdobyć super puchar. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
To są tylko takie sportowe złości, sportowe dewagacje. Myślę, że będzie fajny mecz, sportowa atmosfera i życzymy Piastowi jak najlepiej w Lidze Europy. Trzymamy kciuki za wszystkie polskie drużyny i świetnie, uważam, się zaprezentowały. Trzymamy kciuki dalej, natomiast super puchar chcielibyśmy, żeby przyjechał do Gdańska. Dziękuję, bo nie zdążę na pociąg.